prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Witam Państwa. Naszym dzisiejszym gościem jest Zdzisław Najder. Zdzisław Najder dla mnie filolog, człowiek specjalizujący się w Konradzie, redaktor twórczości, przez lata filozof, człowiek, o którym dopiero w roku 1982 dowiedziałem się, że jest agentem CIA, że zaproponowano mu najbardziej ważne stanowisko chyba w propagandzie, jakie można mieć, mianowicie objęcie sekcji Polski Radia Wolna Europa, i że takie małe karteczki PPN-u, które owszem widywałem w latach 70. gdzieś tam się po domu krążyły, które nazywały się PPN, Polskie Porozumienie Niepodległościowe, była to spółka bandytów i agentów wrogich mocarstw, która godziła w podstawowe w istotę naszego ustroju, w istotę państwa. I to godziła tak poważnie, że Zdzisław Najder w tymże roku 82 czy 3, już nie pamiętam, w 83 został skazany na śmierć. Ponieważ znam Zdzisława Najdera dawniej, muszę powiedzieć, że nigdy nie byłem w stanie tego wyroku traktować poważnie, tym bardziej, że szczęśliwie pan Zdzisław znajdował się poza zasięgiem katowskiego topora, i wszyscy tutaj w Warszawie traktowaliśmy ten wyrok raczej operetkowo, nazywając pana Zdzisława żartobliwie Wisielcem. Panie Zdzisławie, zacznijmy od tego momentu. Czy stan wojenny traktował pan jednak śmiertelnie serio? Czy wyrok śmierci, jakby nie było, autentyczny, autentycznie pana przeraził? Nie, wyrok śmierci nie przeraził, go też traktowałem jako coś groteskowego. W czym zresztą, później się przekonałem, myliłem się, dlatego że były przygotowania do egzekucji, były także dwa plany porwania mnie, ale o tym dowiedziałem się później. Natomiast stan wojenny potraktowałem ze śmiertelną powagą. Jedną z przyczyn, dla której się zgodziłem przyjąć to stanowisko dyrektora rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, było właśnie to, że w Polsce się nam wszystko zawaliło. Jedną z paru osób, które wiedziały o propozycjach, które mi składano już od półtora roku przed tym, a nawet więcej, żebym przyjął to stanowisko, a ja się nie chciałem zgodzić, bo nie chciałem zostawać za granicą. Jedną z niewielu osób był pan ojciec, a inną osobą był Tadeusz Mazowiecki, który powiedział mi, no wiesz, jeżeli tutaj coś trzaśnie, to to będzie najważniejsze stanowisko, jakie można będzie objąć. No a ponieważ w połowie grudnia odeszła się wiadomość, parę dni po stanie wojennym, że Tadeusza Mazowieckiego zastrzelono u progu mieszkania. No ja przyjmując to stanowisko, działałem trochę w afekcie, bo obawiałem się, że to prawda. Te wiadomości, które rozprzestrzeniała, no może nie tyle Radio Wolna Europa, ile które krążyły po świecie wtedy, kiedy pan znalazł się na emigracji, czy po prostu przypadkiem na Zachodzie, były rzeczywiście bulwersujące. Ja powiem, że tutaj, w kraju, w roku 82, 83, nie wiem, czy ktokolwiek z osób nawet blisko temu tych wydarzeń się znajdujących traktował je jednak ze śmiertelną powagą. Ja muszę powiedzieć, że dopiero w roku 89, kiedy stało się coś niemożliwego, kiedy padło imperium, zadałem sobie pytanie, w jakich ja naprawdę czasach żyję. I o tym bym chciał pana zapytać. Czy tamto było operetką, czy też potem, w roku 89, staliśmy się świadkami jakiejś niebywale patetycznej opery, opery upadku imperium na naszych oczach, opery wyzwolenia, opery szczęśliwego finału, i jak pańskim zdaniem ten wielki wagnerowski dramat się skończy, czy skończy się na naszych oczach? Więc od stanu wojennego zaczynając, ja myślę, że naszym obowiązkiem ludzi będących wówczas na emigracji było traktowanie tego, co się w Polsce dzieje, bardzo poważnie. Bo nie byliśmy bezpośrednio narażeni, a byliśmy odpowiedzialni za to, żeby świat wiedział, co się w Polsce dzieje. I chociaż miałem od początku pewne wątpliwości co do tego, jaki jest zakres oporu, jakie są szanse tego oporu, to muszę powiedzieć, że większość zespołu Wolnej Europy była nastawiona
szalenie bojowo. Jeszcze bardziej bojowo był nastawiony pan Jerzy Giedroyć, który w ogóle wyrażał żal, że nie, opór nie był większy, że nie było więcej ofiar, bo jak mówił, za niepodległość trzeba płacić. Ale ja myślę, że właśnie z tej perspektywy, o której pan mówi, z perspektywy 8 lat po stanie wojennym, z perspektywy dzisiejszej, dopiero możemy docenić, jakich straszliwych zniszczeń ten stan wojenny dokonał. Bo to nie były zniszczenia tylko tego rodzaju, że pozabijano pewną liczbę ludzi, bo pozabijano, o czym się chętnie zapomina. Że zmuszono do emigracji wiele tysięcy ludzi i to byli ludzie często najlepsi. Ja spotykałem za granicą autentycznych przywódców strajkowych, robotniczych ze Śląska, z Wybrzeża, z Poznania. Takich ludzi odtworzyć w Polsce już po tym było niemożliwe. Czy było co niszczyć? Czy w roku 81, 82, po 40 latach wyniszczającej, tak to przynajmniej w propagandzie antykomunistycznej się mówiło, propagandy i wyniszczającej kraj radzieckiej infiltracji, było jeszcze co w tym kraju niszczyć, czy może przeciwnie, czy może właśnie nastąpiła jakaś cudowna odbudowa społeczeństwa w podziemiu? Moim zdaniem było bardzo wiele do zniszczenia. Solidarność, która nam wybuchła, to Wielkie Powstanie Narodowe 80-81 roku, ujawniła setki ludzi gotowych do poświęceń z umiejętnościami przywódczymi i większość tego została przez stan wojenny rozbita. Ja uważam za największą zbrodnię i nie waham się użyć najcięższego słowa, zbrodnię stanu wojennego, zniszczenie Solidarności jako wielkiego ruchu solidaryzmu narodowego. Na gruzach tego zbudowaliśmy reformę ekonomiczną, zbudowaliśmy hasło Solidarność to reforma, zbudowaliśmy interesy grupowe, no, zbudowaliśmy także podziały polityczne oparte na, nie na solidaryzmie, ale właśnie na interesach grupowych. To się wszystko, to co było wielkim osiągnięciem lat 80-81, zostało w ogromnej mierze zmarnowane. Coś mi pan rzeczywiście przypomniał, kiedy sięgam pamięcią wstecz, kiedy przypominam sobie manifest samorządnej Rzeczpospolitej, przypominam sobie, że czytając wtedy, w 81 roku ten dokument, miałem oto wrażenie, że Polska staje się konstruktorem nowego systemu politycznego, ani kapitalistycznego, ani socjalistycznego, takiego solidarystycznego, jakby go można było nazwać. Być może, że ta pierwsza idea została przepaszczona. Zapytajmy w takim razie, od 89 roku minęły już lata 4. Czy naprawdę nic się nie odtwarza? Czy to wszystko gdzieś przepadło w zakątkach zachodniej Europy? Czy to wszystko jeszcze jest do odtworzenia? Czy to wszystko jest przed nami? No ja mam nadzieję, że co nieco jest do odtworzenia. Ja teraz, patrząc na te 4 lata, widzę je przede wszystkim jako ciąg zmarnowanych szans. No moje główne zainteresowanie, jeśli chodzi o sprawy polityczne, to jest polityka międzynarodowa. Międzynarodowe uwarunkowania tego, co się w Polsce dzieje. Możliwość ułożenia przez Polaków stosunków z bliższymi i dalszymi sąsiadami. I wiem, i myślę, że potrafię to udowodnić, że ta możliwość 3 lata temu była nieporównanie większa niż dzisiaj, nieporównanie większa i myśmy większość tych szans zmarnowali. Dlatego, że w tej chwili my się denerwujemy, jak co powie pan Kozyrow, czy co powie pan Jelcyn, bo ja Żyrenowskim bym się nie przejmował. Żyrenowski w gruncie rzeczy jest dla nas pożyteczny. Przejmujemy się tym, czy oni nam pozwolą się zabezpieczyć przez związki z Zachodem. Natomiast 3 lata temu nie musielibyśmy się z nimi zupełnie liczyć i trzeba było do tych związków dążyć o wiele szybciej, o wiele bardziej zdecydowanie. W 89 roku, w 90 roku można było kończyć Pakt Warszawski. Oczywiście to było ryzyko, ale to było ryzyko o wiele mniejsze niż to ryzyko, w którym my w tej chwili istniejemy, dlatego że my nie mamy w tej chwili zabezpieczenia przed tym, co się dzieje na wschodzie, a to zabezpieczenie trzeba było wówczas zdobywać. Więc jak myślę o tych ostatnich 4 latach, to myślę z żalem o zmarnowanych szansach.
Proszę powiedzieć, w zaistniałej sytuacji, w jakie koligacje z sąsiadami powinniśmy wobec tego wchodzić? To byłaby pierwsza część pytania. I proszę powiedzieć, jakie elementy w polityce zagranicznej lat ostatnich wydają się panu słuszne, a jakie pan by tutaj własne wskazania miał? Ja zacznę od odpowiedzi na drugie pytanie. Słuszna jest decyzja wejścia do wspólnoty europejskiej. I tutaj chciałbym sprawić panu przyjemność. Myśmy w PPN-ie byli pierwszym ugrupowaniem politycznym w Polsce, które wysunęło wyraźne hasło wejścia Polski do wspólnoty dzisiejszej Unii Europejskiej, co wiele osób wtedy uważało za zupełne szaleństwo. To jest słuszna decyzja. Słuszną decyzją za późno podjętą jest decyzja włączania się w struktury bezpieczeństwa Pakt Atlantycki, Unię Zachodnioeuropejską. To jest słuszne, tylko do tego nie dążyliśmy konsekwentnie. Myśmy w 1989 roku już powiedzieli, że naszym celem strategicznym jest wejście do wspólnoty europejskiej, ale jednocześnie zwracaliśmy się do Moskwy o poparcie nas w naszym dialogu zbyt agresywnie prowadzonym, z naszej strony także, z Niemcami na temat ostatecznego uznania granicy, które było przesądzone. A w każdym razie zwracanie się o to do Moskwy powodowało straszliwe zamieszanie i świadczyło o tym, że my nie mamy poukładane w głowie. Odwieczny polski dylemat. Rosja czy Niemcy? No. PPN było zawsze proniemieckie. Nie, myśmy nie byli proniemieccy, myśmy byli proeuropejscy, bo myśmy zdawali sobie sprawę z tego, że nie mniej zagrożeni przez Niemcy są Francuzi, Holendrzy i Belgowie i mamy w nich naturalnych sprzymierzeńców. Jeżeli oni potrafili wytworzyć wspólnotę europejską po to, żeby uniemożliwić wojnę między Francją a Niemcami, bo przecież to były najkrwawsze wojny XX wieku, na froncie zachodnim, to myśmy powinni się włączyć do tego samego mechanizmu, żeby wykluczyć przyszłą wojnę także między Niemcami a Polską, korzystając z tego samego mechanizmu. Panie Zdzisławie, czy mamy wschodniego sąsiada? Ja powiedziałem tak optymistycznie, że na naszych oczach bezkrwawo się on rozpadł, ale być może ulegam pewnemu złudzeniu historii, być może ten proces jeszcze trwa. Czy zakończył się rozpad transformacji Sowietów? No, on się zakończył dlatego, że następuje teraz proces na naszych oczach odtwarzania imperium. Wspólnota niepodległych państw jest wspaniałym kontynuatorem Związku Radzieckiego, ponieważ ma fałszywą nazwę. To, co te państwa łączy, to właśnie to, że one nie są niepodległe. Przecież cały sens tej wspólnoty polega na tym, że one są uzależnione finansowo, militarnie, ekonomicznie od centrali. Naszymi sąsiadami, myśmy powtarzali to w PPN-ie, są Ukraińcy, Białorusini, Litwini. I tu jest odpowiedź na pani pytanie. My powinniśmy rozwijać jak najściślejsze stosunki, jak najszybciej z naszymi bezpośrednimi sąsiadami. I naprawdę będziemy bardziej słuchani i bardziej słyszalni na Zachodzie, im więcej będziemy mieli stosunków konkretnych, rzeczywistych i bliskich z naszymi bezpośrednimi sąsiadami. Rok 1990 i kolejny przełom. Zdzisław Najder znajduje się w Polsce. Nie pamiętam już, czy całkowicie, czy jeszcze niecałkowicie uniewinniony, chyba jeszcze niecałkowicie, i niespodziewanie opowiada się po stronie obozu prezydenckiego. Zostaje drugim szefem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, no i stawia na tę kartę. Czy z perspektywy 3 lat uważa pan ówczesną decyzję za słuszną? Gdybym wiedział wszystko, co dzisiaj wiem, to bym się wówczas zawahał. Ale wtedy właśnie, i to jest nawiązanie do tego, o czym mówiliśmy, wtedy Wałęsa mówił, chcemy wyprosić wojska radzieckie, jeszcze radzieckie z Polski. Chcemy skończyć z Paktem Warszawskim. A Tadeusz Mazowiecki się temu opierał, więc dla mnie mój wybór na tym się zasadzał, że Wałęsa... O tyle głębszą jest w tej chwili pańska wiedza. Co wie pan w tej chwili, czego pan wtedy nie wiedział? No, moja wiedza psychologiczna na temat naszego pana prezydenta jest o wiele większa. Także więcej wiem o jakości naszych elit przywódczych, która okazała się nie na skalę potrzeb. To, co w tej chwili się dzieje w naszym życiu politycznym, poza partiami zwycięskimi, jest dosyć żałosne. To są takie gimnastyki kanapowe, składają, rozkładają te kanapy.
A ci, co rządzą, no rządzą, nie umieją to robić. Na przełomie roku 90-91 objawił pan, wręcz wyartykułował, bardzo znaczne ambicje polityczne. Czy w tej chwili rozmawiam z byłym politykiem, czy z człowiekiem, który do polityki jest skłonny wrócić, a nawet być może sformować rząd? Wie pan, ja chciałem polemizować z tym twierdzeniem, że objawiałem ambicje polityczne. To rzeczywiście było mi przypisywane. Ale oświadczył pan, że jest pan skłonny. Nie, nie powiedziałem, że skłonny. Ja powiedziałem, że nie odmówię, jeżeli się do mnie, że wcale do tego nie dążę i mówiłem prawdę, ale nie odmówię, bo miałem, no to brzmi dziecinnie, ale miałem takie poczucie obowiązku. Ja siebie raczej obwiniam w tej chwili jako polityka o brak ambicji politycznych, o to, że stawiając sobie pewne cele, nie osobiste, ale cele dla tego państwa, do którego wróciłem, któremu chciałem służyć, że nie znajdowałem odpowiednich sposobów, żeby te cele realizować, dlatego że nie, po prostu nie upierałem się tam personalnie, gdzie czasami trzeba się było. No właśnie, a ja bym chciał wiedzieć, jest pan moim dawnym znajomym i to człowiekiem, którego drugiej duszy długo nie znałem, czy nie umiałem odcyfrować tej politycznej. Z kim w tej chwili rozmawiam? Czy rozmawiam z konradystą, filozofem, człowiekiem pióra, czy rozmawiam jednak z człowiekiem politycznym, dziennikarzem, szefem dziennikarzy, a więc no, takim beserwiserem, człowiekiem, który musi znać się po trosze na wszystkim? No ja sobie to też pytanie zadaję. Mnie polityka doprowadziła do Konrada jako bardzo młodego człowieka, dlatego że Konrad był dla mnie, to uwierzyłem od razu, pisarzem Armii Krajowej, tym wieszczem Armii Krajowej i to mnie do niego wciągnęło. Ja zanim go zacząłem czytać, to już wiedziałem, że to był pisarz potępiony, że to był pisarz wierności. Że to jest sprawie, która w 1945-1946 roku, czy 7, czy 8, czy 9 wydała się sprawą przegraną. Ale to mnie do niego wciągnęło. Nie przestał mnie pan zszokować nigdy. Ostatni szok związany z pańskim nazwiskiem to zapalniczka. Czy odruch Lorda Jima nie zaczął pana fascynować od chwili złożenia podpisu pod tym krwawym rewersem? Tak, bo nie, wie pan, nie, ja tego nie łączyłem z Lordem Jimem. Łączyłem to raczej z wyobrażeniami o działaniach dywersyjnych na tyłach wroga. To są sprawa zapalniczki dla mnie bardzo ponura. To jest rzecz, której się pewnie nigdy nie wygrzebie w sensie psychicznym. To jest, są wszystko rzeczy, które się zaczęły i skończyły 30 parę lat temu. I dla mnie najistotniejsze, mimo wszystko moralnie, jest to, że cokolwiek ja obiecałem, to ja tego nie zrobiłem po prostu. Ja nie powiedziałem Służbie Bezpieczeństwa niczego, co by im ułatwiło w czymkolwiek ich robotę. A powiedziałem im trochę rzeczy, które mi utrudniły. I zresztą już w 60 roku zostałem za to ukarany, bo zostałem usunięty jako pracownik uniwersytetu z pracy na życzenie MSW, to można sprawdzić. I już nigdy w Polsce nie mogłem mieć posady akademickiej. Czy zajmowanie się literaturą uznałby pan dzisiaj za zajęcie ważne? Nie. Nie mogę się do tego przekonać. To znaczy, ja wróciłem do Konrada, kończę drugą książkę, zaległą, dlatego że doszedłem do wniosku, że muszę zrobić, nikt nie wie, jak długo będzie żył. Ja sam się czasami dziwię, że to tak długo trwa. Trzeba zrobić to, czego nikt inny zrobić nie może, więc ja postanowiłem zrobić nowe wydanie biografii Konrada, już się oddałem, tom dokumentów, to też zrobiłem. Natomiast muszę powiedzieć, że z trudem czytam literaturę piękną, nową, odpoczywam często przy starej. Kiedyś w momencie, półtora roku temu, w momencie wielkich stresów przeczytałem na nowo Niebo w płomieniach Palandowskiego, który uważam za wielką, niedocenioną w literaturze polskiej książkę. Ale naprawdę nie mogę się przekonać do tego, że w tej chwili są rzeczy no, mniej ważne od polityki zagranicznej. Jest pan jedną z nielicznych osób, która z tą enuncjacją listową coś w sobie i na zewnątrz zrobiła. Pan coś na ten temat powiedział, większość na ten temat po prostu milczy. Czy sądzi pan, że większość, a może wszystkie nazwiska, które wtedy zostały ujawnione, są w większym lub mniejszym stopniu sprawdzone, czy też mogą się na tych listach znajdować nazwiska zupełnie fikcyjne?
gdybym odpowiedział na to pytanie tak lub nie, to bym sugerował, że coś na ten temat wiem. Otóż nie wiem nic, ja się tym nigdy nie zajmowałem. Cały mój związek z aferą teczkową to było podsunięcie premierowi Olszewskiemu porozmieniać się z pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, żeby znaleźć do tego jakąś oprawę prawną. To wszystko. Natomiast uważam, że to jest robota dla dziennikarzy. I ja nie wiem, co robią polscy dziennikarze poza niektórymi młodymi ludźmi. No, zasypiają, dlatego że rzucono oskarżenia, są nazwiska, są sposoby poza archiwami MSW sprawdzania. Jest bardzo wiele sposobów, bo jest wiele dostępnych archiwów, a oni tego nie robią. Czy możemy się spodziewać, że z tak fascynującego życiorysu powstanie kiedyś pana autobiografia? No więc ja kawałeczek napisałem, ogłosiłem tę książkę, co komu doradzałem, o ostatnich, znaczy o latach 90, od lutego 90 do czerwca 92, do kiedy się skończył rząd Jana Olszewskiego. I słyszałem słowa zachęty, które no, być może doprowadzą mnie do tego, że napiszę więcej. Zresztą mam bardzo ciekawe materiały z okresu wolnoeuropejskiego, a także z lat wcześniejszych, więc myślę, że do tego sięgnę. Skrytykował pan nasze elity polityczne. Polityka polska od lat stała się domeną rewolucjonistów. Był rewolucjonistą Piłsudski, jest nim czy był Wałęsa, nawet w jakimś sensie Gomułka. Jak powinno się do polityki dochodzić? Czy zdobywać ją przy pomocy przewrotu, czy wygrywać, czy po prostu się jej uczyć? Czym w Polsce dzisiaj powinna być tak zwana klasa polityczna? Więc myślę, że trzeba zacząć od tego, żeby się tego uczyć, żeby to umieć robić, dlatego że wprowadziliśmy system demokratyczny i teraz, żeby zostać politykiem skutecznym, trzeba się podobać wyborcom, trzeba do nich przemawiać i trzeba im wytłumaczyć, że się będzie ich reprezentowało. Otóż poza Sojuszem Lewicy Demokratycznej i PSL-em nikt tego w tej chwili w Polsce nie potrafi robić, więc to jest lekcja dla innych, ale jeśli chodzi o elity, to są dwie rzeczy tutaj istotne. Jedna tajemnicza, nierozwiązywalna, są lata i pokolenia urodzajne. Mieliśmy szczęście mieć urodzajne pokolenie, kiedy odzyskiwaliśmy niepodległość w 18 roku. W tej chwili nie ma ludzi kalibru, już nie tylko Piłsudskiego, ale Dmowskiego, Paderewskiego, Witosa, Daszyńskiego. Takich ludzi ja nie widzę. A uważam, że marszałek unosił się ponad nimi jako kaliber intelektualny także. To był człowiek, który bardzo dużo wiedział i umiał, czego się nie docenia. Panie Zdzisławie, elity czy klasa? Czy śmietanka z każdej warstwy społecznej, i tutaj można powiedzieć od pań lekkiego obyczaju, poczynając na fryzjerach, kończąc, bo każdy powinien mieć swoją reprezentację w parlamencie, czy jedna klasa polityczna, która wyraża te gęby za lud krzyczące, która jest po prostu wykształcona w artykułowaniu problemów w Sejmie? No u nas nie ma takiej klasy politycznej. I tutaj prowadzę do drugiego aspektu sprawy. Mieliśmy warstwy przywódcze w historii Polski. Na przez wiele set lat taką warstwą była warstwa szlachecka. Po tym XIX wieku tę rolę przejęła inteligencja. W dużej mierze z tej szlachty wyrosła, a w każdym razie przejmująca od szlachty wzory życiowe, wzory zachowania, ideały, cały etos rycerski. Całą tą umieszczenie honoru i obowiązku na miejscach naczelnych. Szlachecki rodowód inteligencji polskiej. Właśnie. Czy do tego pan prowadzi? Tak, ale tej klasie skręcono kark po wojnie i ona sobie sama na ten kark nadkręciła również. W jaki sposób jej skręcono kark? Odebrano tej klasie, tej warstwie właściwie inteligencji, niezależność materialną. No przez upaństwowienie wszystkiego to się dało i odebrano jej także niezależność ideową, dlatego że sędziowie, nauczyciele przede wszystkim, musieli służyć ustrojowi, którego oni nie wybierali. I poza tym nastąpiło coś, co usiłuję opisać od pewnego czasu, czego jeszcze nie opisałem i co powinni inni także opisywać. Mianowicie istotą etosu polskiej inteligencji był prymat zasady niepodległości nad wszystkimi innymi zasadami politycznymi. I w II Rzeczypospolitej była tylko jedna partia, KPP,
która nie stawiała prymatu niepodległości polskiej. I myśmy od tego odeszli. A co z tym całym ogromnym, przynajmniej 15-procentowym w naszym społeczeństwie aparatem urzędniczym? My go nazywamy partyjnym, ale to są po prostu ludzie, którzy przez 45 lat uczyli się w wielu rozmaitych strukturach tym państwem rządzić. Moje pytanie, czy w nowych warunkach, warunkach demokratycznych, ci niewątpliwi partyjni fachowcy mogą się przydać i czy słuszny jest odruch społeczeństwa, które być może w dużej mierze do nich się właśnie w tej chwili zwróciło? Myślę, że jest zrozumiały, jeżeli nie słuszny, to zrozumiały, ale proszę Państwa, przecież w 18 roku było jeszcze gorzej, dlatego że mieliśmy warstwę urzędniczą, która przyszła z trzech zaborów. Tylko wtedy powiedziano, skończyła się epoka zaborów, jesteśmy w wolnej Polsce i panowie, generałowie, pułkownicy, komisarze, policjanci, stójkowi, urzędnicy, służycie teraz innemu państwu. Nikt nikogo nie wieszał za to, że był carskim generałem czy austriackim ministrem, ale było jasne, że się skończyło jedno, zaczęło drugie. Myśmy tego nie zrobili i to jest największe zaniedbanie 1989 roku, że trzeba było przeciąć. Mówił pan o straszliwej tragedii roku 81. Spędził pan 10 lat na Zachodzie. Zna pan świetnie emigrację. Czy tam rzeczywiście są najlepsi? Czy wszyscy moi zdolniejsi koledzy wyemigrowali? Czy ma kto w tej chwili Polskę naprawiać tu i teraz? Myślę, że w Polsce jest bardzo wielu ludzi zdolnych, tylko że oni w większości uciekli od polityki, a w każdym razie polityka ich nie przeciągnęła. Do siebie, nie przyciągnęła do siebie. Na Zachodzie dostała bardzo wielu zdolnych ludzi, ale proszę Państwa, więcej, myśmy nie skorzystali z emigracji politycznej tej dawniejszej. I jest znowu olbrzymi kontrast w zestawieniu z tym, co się stało w roku 1918. Wtedy to państwo stanęło na głowie, żeby ściągnąć wszystkich, kogo się dało, z Zachodu. Myśmy w 1989 roku, większość tych ludzi, którzy chcieli, myśmy w gruncie rzeczy odepchnęli. Tacy ludzie jak Władysław Bartoszewski są wyjątkami. A przecież ja znam wielu emigrantów, którzy się pozgłaszali, bardzo nielicznie zostali przyjęci do jakiejś tam służby, bo to było takie nastawienie, że ciągniemy dalej PRL. I jak postrzega pan sytuację młodego pokolenia, decyzję, między którą jest zawieszone, zostać tutaj czy emigrować? I czy te emigracje, ta emigracja, która w tej chwili ciągle trwa, jest podobna do tej sprzed lat 20, 10, 30. Mnie ta emigracja bardzo niepokoi i boli, dlatego że widzę, jak szybko ludzie wyjeżdżający teraz z Polski, jak szybko wsiąkają tam, dokąd wyjechali i jak mało mają w pamięci to, jak mało mają w głowie poczucie obowiązków wobec kraju emigracji. Nasz czas się kończy. Zapadła decyzja o likwidacji wolnej Europy. Czy konsultował pan tę decyzję? To pierwsze. Po drugie, czy już moment jest na tyle bezpieczny, że możemy nie utrzymywać za granicą wolnej anteny? Przede wszystkim moment nie jest notatecznie bezpieczny wewnątrz, dlatego że niezależne środki przekazu w Polsce raczkują, jak państwo wiedzą. I niezależna rozgłośnia, gdyby jeszcze umiała to lepiej robić niż robiła, byłaby niezastąpiona. To jest mój główny argument. Czy mnie pytano? Owszem, pytano mnie w zeszłym roku jeszcze nieco więcej i ja doradzałem przekształcenie Wolnej Europy w fundację, założoną przez Amerykanów, fundację niezależnego. A znalazłyby się na to pieniądze? Gdyby się o to... Które nie byłyby pieniędzmi CIA? Nie, teraz to w ogóle pieniędzy CIA nie ma od wielu lat, to są pieniądze kongresu. Gdyby, moim zdaniem, ja mogę się tutaj mylić, tego się nie da udowodnić. Gdyby dyrekcja Wolnej Europy, gdyby ludzie popierający, broniący Wolnej Europy nie bronili pozycji straconych, znaczy pozycji, na których to radio stało, tylko bronili innych pozycji, właśnie takich pozycji fundacyjnych, myślę, że coś by się dało załatwić. Ale oni bronili okopów istniejących. A więc prosta i chyba ostatnia prawda. Nie brońmy okopów Świętej Trójcy, ale pamiętajmy o tym, że znajdujemy się ciągle w kraju pełnym zagrożeń. Dziękuję panu Zdzisławowi za przybycie do naszego studia. Dziękuję państwu za uwagę i zapraszam w przyszłym tygodniu na spotkanie z panem Konstantym Gebertem. A teraz konkretnie, jak zwykle w soboty o godzinie 15:15.